Czy to się wszystko skończy w ostatniej kolejce, proszę państwa? Czy jesteście z nami? Dajcie znak na czacie, czy jesteście z nami? Jimenez teraz to rozgrywa. Ndefe do Hatleya. Hatley znowu do Jimeneza. Znowu tutaj w takim trójkącie piłkarskim graczy Krakowi. Graczy bez zagranicy. Wstecznik! Zajęcie. Faul. To będzie wszystko rozgrywane. Na warze, dzieją się teraz losy, Wicemistrzostwa Polski! Teraz się mierzymy z mistrzem kraju, bo Zagłębie Lubin w pierwszym sezonie, w którym ja rozpocząłem pracę, właśnie zdobyło mistrza. Ledwo ręce, żem umył. A, żartuję, nie umyłem. I patrzę, co się dzieje. 1-0 dla Krakowi. 6 minuta. Wykrakałem. Rzutka w pole karne i asysta. Znakomicie. Brawo. Dalej ofensywnie. Dalej. Pierwsze 25 minut ofensywnie. Rezolutny kawałek. Radomiak nieźle wjechał w ekstraklapę jak na Benjaminę. Oj tak. Ostatnio z 5 zwycięstw pod rząd. Radomiak prowadzi 1-0, ominęło mnie? Że już bardziej Bayern... Gol! Rivaldinho! 2-0! Ustawiłem to! 5 złotych. Ale się dzieje i na naszych boiskach i tutaj. O, Wilku mowa. Przeskoczyliśmy Wisłę. Zremisowała, tak. Czyli mamy trzecie miejsce. No, zarząd klubu, klub sportowy Lech Poznań zaprasza pana na rozmowę kwalifikacyjną, gdyż chcieliby omówić możliwość zatrudnienia pana na stanowisku menadżera. Co? Lech Poznań, mistrz Polski, raczej zespół, który ma predyspozycję, weź udział w rozmowie, odrzuć zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Niestety, muszę podziękować. Niestety, jestem z Krakowią i... Mam pomysł na ten zespół. Odpowiedz. Jestem bardzo szczęśliwy, gdzie tu jest dokładnie. Teraz będę miał szacunek kibiców. Yeah. Tylko jeden mecz przegrany w tym roku. A mamy kwiecień. Pewnie jak to powiedziałem, dostaniemy w pierdol od Legii, ale już ją raz pokonaliśmy. I potrafimy to zrobić drugi raz. Tak jest? Tak jest. Głęboki wdech, wydech i to się musi udać. Rezolutny kabaczek. Ja, bratku, pochodzę z Radomia i Radomiak całą moją młodość, całe lata 90 i 00 kisił się po jakichś trzecich, czwartych ligach. O, to musi się cieszyć. Nasza liga, że nagle taki kopciuszek wjeżdża i rozjeżdża Legię i Lecha. Fajnie. 5 złotych. Oj tak, to ty masz bosta do tego cieszenia się jeszcze. A teraz zrozumiałem strategię Jagiellonii. Grała słabo, bo chciała w pucharach daleko zajść, ale zobaczcie, Pogoń grodzi z Mazowiecki. Rozpierdala ich. Takie bywa życie. Planujesz coś, a nagle bam. Nie zmieniamy zwycięskiego składu. Jedziemy. Wychodzimy ofensywnie na nich. Mocno naciska. Nie wiem, czy sobie teraz nie zmienić do defensywnego trybu. Tak, zagramy na defensywce. Jednak oni pokazują, że mają siłę. No, grają u siebie. No i niestety tracimy bramkę. Przechodząc na tryb defensywny tak naprawdę. Rivaldinho ładnie przejmuje futbolówkę, ależ wyjście. Formella. Zaganie do Hanki. Ten do Listkowskiego. Listkowski się przebija. Gol! 1-1! Mamy to! Ale dalej to było na defensywnej taktyce. To było na defensywnej taktyce ustawione. Cofnęła się trochę. Magnazem Reli znowu wychodzi. No niech to szlag obok bramki, ale... Krakowie musi się bronić. Obok bramki. 35 minuta. No do końca połowy, jak dojedziemy na 45, to ja coś wymyślę. Ja coś skleję defensywnego. Pójdą zmiany, wejdzie zielonka, jakiś rajd. To przetrzymajmy pierwszą połowę, żeby nie tracić motywacji. Legia dyktuje warunki, zobaczmy sobie na posiadanie piłki. Legia Warszawa. O, nie jest tak źle, to my mamy więcej piłki. Ale z tego, co wygląda z tych akcji, na razie to wygląda jakby Legia miała ją cały czas. Josue, strzał, ależ bramka, kurwa mać! No i ostatnie 10 minut zagramy sobie na tym... Może teraz jakaś kontaktówka na 2-2 na remis. Pan Amersfoort, Hanka. Rivaldinho! I co tu się teraz stało? Nie mamy kluczowego wykończenia. Nawet jak jest spalony, to i tak... No jest niewykończona sytuacja. Ciskam butelką. Co to kurwa się dzieje? Komu słabo idzie? 6.50 Van Amersfoort. Przesuwamy go za Loszaja. Nie mamy więcej napastników, wszyscy mają kontuzję. To nie moja wina, że są braki w składzie. Kurwa! No szkurwa, 3-1! Jebać!
Dobra, full mało latów puszczamy już, niech będą doświadczenie na Legii. Jest 3-1, to ciężko będzie, a tak to na minut narobią sobie. Być może zagrają, może tam wypatrzą ich gdzieś. Formela. Rzutka w pole karne, strzał, Piszczek, może on, kurwa, nie ma skuteczności, nie ma napadziora, co ma 5 gwiazdek. Ale to jest Legia, to jest zespół, który teraz ma najwięcej funduszy, najlepsze transfery popełnił i nie gra do końca młodzieżówką, ja kupiłem o niej nawet zawodnika, nie? Jest to w zasięgu ręki. Raków Częstochowa 53, my 49. 4 punkty, do Wisły straty 2 punkty. Walczymy, walczymy cały czas o mistrzostwo. Po kontuzji wraca ten Holender. Młody, 18-letni Holender wraca po kontuzji. Jedziemy z nim. Wszyscy są mega zmotywowani po porażce z Legią. Chcą wygrać. Chcą, kurwa, klikać. Chcą strzelać. Lecimy z tym, panowie. Ja czuję, że będzie naprawdę dobrze. Zachęcam i lecimy. Wracam i widzę dobre wiadomości. 24, to niepotrzebnie tak stresowaliśmy później, mogliśmy na defensywce. Lauks! Jest deputacka bramka 18-latka, sprowadzonego z Holandii. Właśnie tak, to jest kurwa to. To jest kurwa to. 20, co ja mówię, 20, dwie gwiazdki ma. Ma dwie gwiazdki, 18 lat. Proszę państwa, to są te inwestycje. To są te dobrze obrane, kurwa, kierunki. Wektory, kurwa. Yeah, Ruben Lauks, 18 lat, Holandia. Lauks! Nie, to jest Loszaj! 2-0, 3-0, przepraszam! Gol, 4-0! No to kolejny mecz, teraz ŁKS, a potem derby. Też nie ma co się jarać, to była przedostatnia ekipa. Krakowia 4, ŁKS 10, więc to też nie jest jakaś słaba ekipa, to jest średniak. Lauks zdobywa bramkę, wy wierzycie, co się teraz dzieje? Druga minuta i bramka. Okrzyki, pochwal. Oj tak, holenderski napad. To jest holenderski napad. Dokładnie tak. Lauks i Javan Amersfoort. Kurwa, przypadkowo wszystkich skrytykowałem, ale trudno. Tak jest Jose Rudinie. Ma dwubiegunówkę. Jedziemy z nimi. Piła. Moreno. Wychodzi tam na sam Moreno. Strzał. Wow. Wysyłamy asystenta. Błyszczy mi porażki, najlepszy w meczu zwycięskim. Aha, chwila. Pochwalę, jestem rzeczywiście. No, miałem nos od tego gościa. Właśnie tak widziałem, że nie docenili go w Holandii, nie docenili go we Francji. Akceptuję karę, Lutowa akceptuje karę, akceptują karę, okej. Okay. Przed nami mecz życia. Konflikt terminów. Ale oni nie grają, podsumowanie kadr. Podnieść jakość szkolenia, akceptuję to, oczywiście. Świetnie, tu się szkolą chłopy, gwiazdki im rosną. Odprawa taktyczna, skład drużyny. Walka o wicelidera. Chłopaki są mega zmotywowane, wychodzimy na agresywce, bo jesteśmy u siebie. Dobre oceny. Zakiśla, ale tu się zrobiło w tej obronie nieciekawie, bo nie mamy kurwa środkowego obrońcy na zmianę, muszą grać cały mecz. Lewego obrońcę mam za uchę, a prawy, kurwa, wykluczony, zawieszenie ma. Ja pierdula. No, robi się hardkorowo. Ofensywa jest naprawdę wyborna. Mam tu Myszora, mam tu Listkowskiego na środek, Kanacha, mam tutaj Alvareza, Zielonkę. W ataku mam Piszczka, Laszopę. No trudno, oni tego nie wiedzą, widzowie. Oni tego nie wiedzą. A nie mał 22. No to Zielonka musi zacząć mecz w takim razie. Formela na ławce. Zaczynamy. Oliksi Diatiew nie ma siły, żeby zagrać. Jak to go zmieni? To jest poważne, że nie mam obrońcy, kurwa? Trudno, jak to się mówi, jakoś to będzie. Gramy najważniejszy mecz sezonu, osłabieni, nie z podstawową obroną. No to się musiało tak skończyć, to jest właśnie RP, kurwa. Ale niech się dzieje, co się dzieje. Jesteśmy u siebie. Poszło. To pierwszy będzie sytuacja. 3 minuty bez sytuacji na razie jest. Wyrównane, jakby gra toczy się w środku pola. Błaszczykowski. Rozciągnięcie.
Wow, ale grają. Diatiev. Strzał z dystansu, ale niecelnie. Pamiętamy tam to rozczarowujące 4-1 na wyjeździe. Surzyn. Dobra obrona, Nungen. Brawo, brawo, brawo. Dobrze, Van Amersfoort świetnie ustawiony, przytrzyma trochę, niczym tak Lewandowski, można powiedzieć. Nie, on się sam do rajdu urwał. No i wślizg, strata futbolówki. Kanka, Van Amersfoort. Walczymy, panowie, walczymy. Jedziemy, jedziemy, precha, precha, precha na nich. 10 minut, ale naprawdę wyzywające szanse. Na razie stworzyła tylko Wisła Kraków. Krakowia bez szansy strzeleckiej jeszcze. Więc system nawet nie wygenerował tej szansy na strzelenie bramki, bo jej nawet nie ma. Ale musimy ją stworzyć sobie. Kanka, mocna prawa strona jest kryta. Van Amersfoort. Surzyn, Surzyn, rzutka w pole karne, Van Amersfoort, strzał, gol, mamy 1-0, kurwa! Tak jest, pierwsza okazja i strzał. Świetnie, będzie się łatwiej grało, po 10 minutach prowadzimy. Brawo, 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 brawo. Tak jest, cały skład zasługuje na pochwały. Ciplak, Zielonka. Laux, Laux wycofuje, genialny napastnik, Ciplak, Loszaj, proszę iść do Olsona, Olson, stary Szwed, taki ma pseudonim oczywiście w klubie, wycofanie do Zielonki, wszystko pole karne, Amersfoort 2-0, Jezus, skrycie, Wiśle nie działa, albo Van Amersfoort jest za wysoki dla obrońców krakowskiej Wisły, mamy 2-0, walczymy o lidera, weryfikacja bramki, poczekajcie, uznany, mamy to, właśnie tak. Okej, okay. Czy przejdźmy do defensywy? Jasne, bądźmy ostrożni. Wisła jest agresywna. Trzeba pochwalić cały skład. Przechodzimy do defensywy, panowie. To jest Wisła, ona ma największy bilans strzelonych bramek. Miała. Miała 31. Ale dostała dwie dziury. Krakowa drugie miejsce, 58 punktów. Do Legii już nie ma szans, ale zobaczymy. No jeszcze nie mówmy, 25 minut dopiero spotkania. Olsson, Ciplak. Bez tych podstawowych graczy Krakowa będzie musiała dbać o te walory, można powiedzieć, fizyczne. O płuca środkowych obrońców, bo tam nie ma zmienników. Czy Wisła o tym wie, czy nie wie? Nie wiadomo. Chyba, że José Rudyni wpuści jakiegoś nieśrodkowego obrońcę na środek obrony. Ej, 2-1! 2-1! Wisła jest groźna! Wisła jest groźna! Nie wiem, czy warto z nią grać defensywnie, czy warto się cofać do niej. Surzyn. Van Amersfoort, Hanka. Do kogo, do kogo, do kogo, do kogo? Nie wiem, czy warto z nią grać defensywnie. Wisła mocno napiera. Ma większą szansę na strzelenie bramki. Sadikowicz, Laux, Loszaj, Zielonka, ale do kogo? Gdzie to wypuszczamy? Gdzie to wypuszczamy, chłopak?
Za dużo nas wybiegło w pole karne. Ciplak świetnie, na swoim miejscu, będzie miał tu dużo roboty. Czech, czy tam Słowak, nasz gracz. Patrzcie, jak wysoko gra Wisła. Nie wierzę, co ten gość robi. Ruben Laux 3-1 dla nas. Co tu się stało? Co tu się stało? Świetnie. No ten napastnik zrobił różnicę. On zaczął strzelać w ogóle w każdym meczu teraz. Chopin ma, brawo. Jedna próba, no ale... Szkoda. Legia Warszawa zdobywa mistrzostwo. Już sobie zapewniła, zobaczcie. Teraz jest walka o wicemistrza. To się dzieje naprawdę. Zobaczmy sobie kalendarz. Do końca mamy trzy spotkania. Trzy meczyki. Dziękuję za gwiazdki. Kacper Pawlicki. Proste, że ogień jest ciężki. Bruk, Bednie, Ciecza, Piast, Gliwice, Lechia, Gdańsk. Na co możemy sobie pozwolić w tych spotkaniach? Jeden punkt straty. No tu nie możemy sobie pozwolić na nic. Tylko trzy zwycięstwa. I mamy mistrzostwo. Trzy zwycięstwa nas dzielą od mistrzostwa. Czy to jest możliwe? Jak historia pokazuje, mamy sytuację, gdzie wygrywamy prawie 5 meczy pod rzędu. Tutaj były 3. Teraz trwa nasza passa. Były też mecze bez porażki. 4. No, jesteśmy w stanie, no wiadomo. Jeśli wygramy teraz, to będzie coś niesamowitego. Ale no, musimy wygrać wszystko. Chyba, że Wisła się potknie. Dlatego sprawdzimy sobie, co Wisła ma przed sobą. Wisła Kraków. Kalendarz. Jest. Pierwszy skład. Wisła Kraków ma przed sobą Śląsk Wrocław, ciężki rywal, Lech Poznań i Stal Mielec. Przerwaliśmy złotą passę Wisły, zobaczcie, 5-0, 2-0, 2-0, a my 3 bramki wjechaliśmy. Sprawdźmy, który jest Lech Poznań, czy to nie będzie jakaś ważna walka? Lech Poznań, spadł, jejciu. Łatwe mecze ma w sumie Wisła. No, ale dobra, myślimy o następnych meczach, nie patrzymy na rywala. Musiała. Pan Amersfoort. Tadikowicz, Hanka. Jest! Mamy 1-0. Walka o wicemistrzostwo zaczyna nabierać sensu i widzimy już odskok na 2 punkty od Wisły. No bo wiadomo, ona remisuje. Ale z kim gra Wisła teraz? Ze Śląskiem Wrocław prawdopodobnie. Tak, ze Śląskiem Wrocław u siebie. Szkoda tego mistrza. No ale mamy na trzeci sezon. Mamy już skład, mamy zawodników, prawych obrońców, tylko jeszcze jakiś sprowadzić. I mamy zawodników na trzeci sezon, którzy mogą wygrać ligę. I spróbujemy trzeci sezon. Jak nie wyjdzie trzeci sezon, to przechodzimy na czwarty do innego zespołu. Ale jestem dobrej myśli, bo odskoczyli nam po prostu w pierwszej połowie sezonu, kiedy sprowadzają zawodników. Dopinamy pewne rzeczy, no. Teraz widzę, że to ma sens. A mogę jeszcze zarobić nowych, jeszcze Brazylijczyk ma dojść. Będą jaja. 20 minut do końca. Wow, ładny odbiór tutaj Holendera, Loszaj. Gol, 2-0! Brawo, przejście Van Amersfoort, 3-0! Czyli trzeci sezon to jest finałowy sezon, czyli tak, pierwszy poznanie drużyny, piąte miejsce. Drugi sezon, rozwijanie talentów, drugie miejsce. I trzeci sezon finałowy, José Rudini wygrywa ligę i idzie do Ligi Mistrzów. Tam walczy, a w czwartym sezonie zmienia klub. To jest to, Lugas nie strzela! Wisła wyrównała i to nie jest, nie ma co się jeszcze cieszyć. Tabela strzelców już się robi, pokazuje co się dzieje w tabeli na dwie kolejki przed końcem. Obejmując Krakowie, w tamtym sezonie mieliśmy piąte miejsce. Bardzo blisko było do wicemistrzostwa, nawet przez chwilę była szansa mistrza. Ale potem się niestety wyjebało. Ale cały czas się uczymy. Bramki. Eric Exposito, albo wejdziemy tak. Eric Exposito, 26 lat, 18 bramek. Emreli 14, Kliment 11, Balaj, Filip Balaj, wow, to jest przecież mój transfer, 11 bramek, tego to sprzedałem, Pele 11, co on poszedł do Zagłębia Lubin, zaczął napierdalać bramki, a u mnie nie grał nic, ja cię kręcę, ale wstyd. Rivaldinho ma 7, tak, Zagłębia wygrał puchar. Ruiz Rocha, koniec kontraktu, nie będę z nim negocjował raczej, ale meczycho się szykuje. GKS Tychy, 6 remisów, 0 zwycięstw, no ale, no Beniaminek.
Tutaj jest teraz wysoki poziom, naprawdę. Ekstraklasa to jest taka, można powiedzieć, kurwa, trochę francuska pierwsza liga, nie? Ty chuj wie, czy nie pierwsza. Mówię serio. Lecimy dalej. Bardzo ważny mecz. Jak to wygramy, to chyba mamy już wicemistrzostwo. No i kto wie, co się będzie działo? Robimy sobie przerwę. Bo dopiero jest 17, ja mam wrażenie, jak była 22. Góralczyk, Piszczek, kontuzjowany. Zajebiście! Nie będę miał zaszczyku. Chociaż zaszczyki na koniec sezonu, no. Piast u nas. I ostatni mecz wyjazdowy. Czyli to jest ten ważniejszy mecz. Bo jak my się zrównamy punktami z Wisłą, to chyba bezpośrednie spotkanie mamy 1-1, ale bilans ogólny bramek mamy lepszy. Zaraz zobaczę. Idziemy na pełnej piździe. Nie ma kilku, nie ma dwóch podstawowych chłopaków, ale mamy, kto, kogo mamy? Alvarez jest, jest Alvarez na zmianie. Panowie, walka o wicemistrzostwo, zaczynamy. A nie mogę już? Kurwa, zaakceptowałem, pierdolone. Nieważne, coś tu się nie dało. Dobra, szatnia, wjeżdżam, panowie. Musimy udowodnić wszystkim, że jesteśmy wicemistrzami tego kraju. Puchary europejskie. Europejska liga na nas czeka. Wystarczy tylko dzisiaj pokonać u siebie Piast Gliwice. Kurwa! Zachęć! Jedziemy, jedziemy, panowie! Po europejskie puchary! Ruszyli! That's go fucking popping, crumpling! Zielonka, rozpędzony! Lewą stroną! Kanka! Savić! Dalekie wyrzucenie. Steczyk wpuszczony do obrony. Panowie, 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 kładziemy się. Młyński strzał z dystansu, ale ponad bramką. Dużo szczęścia dla Krakowi. Zobaczymy, jakie oceny na razie. Chłopaki są zmotywowani, nie ma co tutaj nawet gadać. Świetnie Skurzyn. Surzyn, przepraszam. Sadikowicz. Co my tu Skurzyn? Faul Sadikowicza, trzeba uważać. Spokojnie. Weryfikacja na czerwoną kartkę. Nie! Nie ma? Nie ma, nie ma. Huh. Uwaga, panowie, nie możemy tak ryzykować. Ölsen, strzał z dystansu, broni to Piach. Plach, przepraszam. Albo Piach, kurde, nie wiem, ale na pewno to jest dobry zawodnik. Wszystko w pole karne, Laux! Zażądaj więcej. Panowie, kurwa, o mistrza! Znaczy wicemistrza, przepraszam. Dla nas tak mistrz. Nerwy, oni nie mają już o co grać. Odpuśćcie nam ten mecz, proszę was, kurwa. Müller, Müller, Ningen! Skrytykować trzeba, co jest, kurwa, do ogień ma być. Troszkę więcej ofensywy, trochę więcej świeżości. Podwójna zmiana. Chyba tu już ofensywa, panowie, bo już my gramy o mistrzostwo, to ostatni mecz, potem już możemy mieć wolny. Jeśli dzisiaj wygramy, będzie wolne. Wisła remisuje. Do 60 poczekam. Laux, van Amersfoort, wychodzi kontra Krakowi. Zielonka, Zielonka, wypuszcza teraz Hanka, ale nie, niedokładnie, Müller to przyjmuje. Ależ walka Krakowia, Hanka! Podanie drugą stronę, Młyński to przyjmuje, dokładnie rykoszet! Nie, no nie może tak się teraz stać, że wychodzi teraz kontra. Sadikowicz przyjmuje, co tu się dzieje? To jest po prostu ping-pong futbolowy! Hanka! Schodzi do środka, nie wychodzi ze zewnątrz! Trafa do Skurzyna. Surzyna, przepraszam, Sadikowicz. Listkowski kontry, Krakowia kontroluje. Kontroluje Hanka, Hanka! Gol! 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 Mamy to! 1-0, Hanka, zdobywamy bramkę! Brawo, brawo, brawo! Gol, 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 gol! Niesamowicie! Niesamowicie, brawo! Przewaga 4 punktów nad Wisłą, 1 punkt, 1 mecz do końca! Czy to się kurwa wydarzy? Wicemistrzostwo Polski! W drugim sezonie z Krakowią! Przy użyciu utrudnień! Gra nie tylko młodzikami! Z kilkoma tylko transferami tak naprawdę! Pierwszy sezon, to się już dzieje, wicemistrzostwo! Laux, Laux, Holender, Laux! Obok bramki mógł tylko przypieczętować to wszystko! Taktyczne zmiany. Kurwa, 1-1, ja pierdolę! Aj, aj, aj. Kurwa mać! 1-1, Krakowa musi atakować. Panowie, to jest gra o mistrzostwo, kurwa, z krytyku, jesteście do dupy. To jest niemożliwe. Zaucha, van Amersfoort, faul. Formella asystuje do Lauxa. Laux strzał z dystansu, ale obok bramki się paruje strzał bramkarz Piasta Gliwice. Niesamowite emocje. Wisła Kraków dalej remisuje. Czy to się skończy wszystko w ostatniej kolejce? Czy to się wszystko skończy w ostatniej kolejce, proszę państwa? Czy jesteście z nami? Dajcie znak na czacie, czy jesteście z nami. Jimenez teraz to rozgrywa. Ndefe, Ndefe do Hatleya. Hatley znowu do Jimeneza. Znowu tutaj w takim trójkącie piłkarskim graczy Krakowi. Graczy Piasta Gliwice. Steczyk! Niemożliwe! W powietrzu paruje to spotkanie, łapie, mamy jednak spalonego, brawo, brawo sędzia José Ruiz, nie jest naprawdę zdenerwowany, żółte kartki u Piasta Gliwice pojawiają się coraz częściej na boisku.
Co w tym momencie się może wydarzyć, nikt tego kurwa nie wie. Nie mam już więcej zmian. Czy my chcemy wchodzić na mega ofensywę? Wisła Kraków dalej remisuje, my też. Co tu się wydarzy? Zostawiamy to do końca. Zażądaj więcej, kurwa, więcej panowie, może w końcówce, może dzisiaj przyklepiemy to. Ale niestety zawodnicy są bardzo zmęczeni, Sadikowicz sygnalizuje, że chce butelkę wody. Wrzutka w pole karne. Służyn to przejmuje, mamy 10-5 minut do końca czasu regulaminowego czasu gry. Można powiedzieć, że sędzia doliczy 4-5 minut. Diatiew mocno pcha tą futbolówkę, pchany jest ten atak. Formela sprowadzony Sacramento. Wrzutka Służyna, czy tam będzie jakieś przejęcie? Faul. To będzie wszystko rozgrywane. Na warze, kurwa, dzieją się teraz losy, wice mistrzostwa Polski. Na warze są teraz oceniane wice mistrzostwa Polski. Czy na Załucha był teraz faulowany? Mamy karnego. W tym momencie emocje sięgają zenitu. To jest kurwa niemożliwe. Kto podchodzi do karnego? Van Amersfoort, najważniejszy karny jego życia, gol! Mamy to, 2-1! Wow, co za emocje, co za końcówka sezonu! Jeśli ktoś nie palił papierosów, prawdopodobnie po tym meczu zacznie je palić. Co tu się kurwa stało? Mamy to! Cały blog już wie, że jesteśmy wicemistrzami. Służył, rzut wolny, rzutka pole karne, Lauks! Obrona Saucha. Aż mi się Mądek rozbolał z nerwów. Serio, widzowie. Ależ emocje. To już końcówka, nic się nie może wydarzyć. Pochwalić skład Saucha. Van Amersfoort. Lauks. Kończ to, jest 10 sekund do końca. Siplak. Kończ to, sędzia. Ale jaja. Dziękuję za gwiazdki, dziękuję za wsparcie. To jeszcze nie koniec meczu. Wisła Kraków remisuje. Po tym meczu mamy mistrzostwo, kurwa, kraju! Rzut rożny, bardzo ważny rzut rożny. Koniec! Zrobiliśmy to, we made it, kurwa, mamy to! Wicemistrzowie kraju, witamy! Coś niesamowitego, ale emocje, jeszcze ten karny na koniec, kurwa, jak w jakimś serialu. That's what happened. Wysyłam asystenta, bo nie mam co o czym gadać. Czeka nas świętowanie, lecimy do Gdańska, na Lechia Gdańsk, więc nad morze od razu na plażę pobiegniemy świętować. Rudynio przyznaje, że gol w końcówce padł szczęśliwie. Olson przekracza limit żółtych kartek. Nie ma problemu, Olson, zagrałeś zajebiste spotkanie, musiałeś bronić. Ale będą transfery, będą różne jaja robione, ale my już mamy podstawę. Teraz będziemy dodatkowo dobudowywać boki obrony i teraz zacznie się prawdziwa gra. Bo teraz pokazałem jako menadżer, że można z gówna ulepszyć, czy z gówna, no nie mówmy tak, nie? Mieliśmy kilku dobrych piłkarzy, Amersfoort, Rivaldinho, Alvarez, Pestka, Niemczycki, tak, oni poszli na transfery, oni też grali, dużo dali nam naszym zespołowi. Piąte miejsce i drugie miejsce na początek grania, myślę, że zajebiście, a przed nami tak naprawdę zabawa się zaczyna. Będziemy sparingi ustalać i początek nowego sezonu. No i puchary. Granie pod puchary. Cezary Kulesza. Witam. Z tej strony prezes PZPN. Witam. Gratulujemy wyniku. Dziękuję. I obserwujemy pana jebać leszczy z lamusami się nie pieścić. Pozdro. Link do strony. Wow, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. No i co? Piąteczka bita jest dla Cezarego Kuleszy. Kuleszywa. Bita graba. Ostatni mecz sezonu. Szczęśliwie. Dawajcie, na 1-0, tak żeby zakończyć sezon takim zajebistym zwycięstwem. Służyn, Listrowski, Van Amersfoort, aj. Brawo, super sezon, dziękuję, bez porażki, kończymy to. Krakowie otrzyma półtorej miliona za zajęcie drugiego miejsca w końcowej klasyfikacji. Zarząd jest zachwycony, zakończył rozgrywki w najlepszej drużynie sezonu. Zdobyła premię drużynową, 500 000 za drugie miejsce w tabeli. U21? A. Punkty za rozegrane minuty piłkarzy U21, jak również za piłkarzy, którzy grają w meczach międzynarodowych w ciągu sezonu. Wow! Premier dla drużyny. Zachwycony jestem. Temu nie pasuje coś, wyniki sezonu. Zarząd jest zachwycony, że zespół zakończył rozgrywki w gronie najlepszych drużyn. Król strzelców rozgrywek Pele Van Amersfoort. Zostałem królem strzelców znowu. Ramka sezonu. Listkowski, to jest tylko pomocy do... Okej, jasne. Finanse. Umowy sponsorskie, dochody transmisji. Sprzedaż koszulek, gdzieś bezprzednich koszulek 3000. Kankę najlepiej kupują. 11 wszechczasów. Jungen, Służyn, Jugas, Dietje, Wrocha, Losza i Sadikowicz, Hanka, Amersfoort, Zielonka, Alvarez. Menadżer miesiąca, styczeń i wrzesień.
Czwarta runda kwalifikacji co najmniej. Wymagany, zatwierdź. Biorę to. Proste, że się zgadzam. Bramkarz sezonu, Filip Nyngen, stary, sprowadziłem za darmo, pomocnik sezonu, patrzcie to, sprowadziłem go za darmo, on został bramkarzem sezonu. Gratulacje, gratulacje, stary, super robota. Gratulacje, Hanka, świetnie. Nieco pozytywne, naprawdę, o nich znaczy ktoś się skupiać. Conference League, panowie, Conference League, Europa! Patrzcie, ile buły mamy, kurwa! Teraz prawy obrońca będzie sprowadzany, prawy obrońca, jakiś kozak i lewy obrońca. Plus napadzior, trzy takie. Trzeba mieć tych prawych skrzydłowych obrońców zajebistych. Majewski zwany z... Rodinio? Nagrodę menadżera miesiąca zdobywam. Początek okna. Kwiatkowski, Nowicki. Alvarez przychodzi do klubu. Ololol. Rocha przychodzi do Nacional. Spasić przychodzi do klubu miejski. Ale tu się będą działy transfery za chwilę, widzę. Jak to pierdolnie, to o jaja. Patrzcie, co się teraz dzieje. Patrzcie, kurwa, co się teraz stanie z tą Wisłą Płock. Wychodzi pierdolony mutant. Machine Gun Kraksa. Harnasito. Zapierdol nam harnasice ta w ten piękny sobotni wieczór. Już się robi. Pomieszałem Harnolda z Oberba.